po raz drugi na Tursalonie poznaliśmy laureatów konkursu New Tech, New Travel. Jak w tym roku wyglądał poziom konkursu? To rzeczywiście druga edycja tego konkursu i poziom jest w tym roku wyższy niż w ubiegłym. Szczególnie dopisała nam tutaj frekwencja w kategorii B2B. Także doceniliśmy innowacyjność projektów i najciekawszym jest ten, który zdobył główną nagrodę, to jest projekt telekonsultacji medycznych. Więc rzeczywiście poziom wysoki. Liczymy na to, że w kolejnej edycji będziemy mogli ocenić jeszcze więcej przedsiębiorców z tej kategorii. A jeżeli chodzi o turystów zagranicznych, przyjeżdża ich coraz więcej do Polski? To prawda, przyjeżdża ich coraz więcej, dynamika jest ogromna. No i liczymy na to, że jest to również efekt działań Polskiej Organizacji Turystycznej, bo rzeczywiście te nasze działania promocyjne za granicą są intensywne. W tym roku mamy zwiększony o 25% budżet na promocję Polski za granicą i ten zwiększony budżet w całości jest przeznaczony zgodnie z przyjętym planem na działania promocyjne na rynkach zagranicznych, więc liczymy na to, że ta dynamika jeszcze wzrośnie w 2018 roku. Jak wygląda kwestia, jeżeli chodzi o Polaków, tego czy oni chętnie korzystają ze wszystkich ofert promocyjnych, które przygotowuje Państwa organizacja? Polacy bardzo chętnie podróżują i to jest bardzo dobry znak. Po raz czwarty w tym roku organizujemy akcję Polska Zobacz Więcej, weekend za pół ceny i do udziału w tej akcji gorąco zachęcamy. W tej chwili jesteśmy już na finiszu przyjmowania zgłoszeń przedsiębiorców, a od 21 lutego będzie można rozpocząć nabywanie ofert do obiektów turystycznych, gdzie tak naprawdę za 50% ceny, więc w bardzo korzystnych cenach będzie można podróżować właśnie po Polsce, być może odwiedzić region sąsiadujący z tym, w którym mieszkamy, także do udziału w tej akcji gorąco zapraszam.